Studio Eliasz. W czasach Eliasza, proroka pańskiego, w Izraelu nastał nowy król. Achab, syn Omriego, który na oczach Pana czynił zło. Ale największym grzechem Achaba było porzucenie Boga Izraela na rzecz kultu Baala. Achab wziął sobie za żonę Izebel, córkę Edbala, króla Sydończyków. Postawił Baalowi świątynię i zasadził dlań święty gaj. W imię Pana Boga Izraela! Brać ich! Kim jest ten Pan, Bóg Izraela? Kto plugawi świątynię mego Pana Baala? Królestwo Izraela jest wielkie. Znajdą w nim miejsce wszyscy bogowie. Zabierzcie tych proroków Boga Izraela i zmiećcie ich z powierzchni ziemi! Wtedy to słowo Pana natchnęło proroka Eliasza. Eliaszu, usłuchaj słowa Pana. Idź do Achaba, gdyż powiada Pan, iż będzie wielka susza. Nie będzie przez te lata rosy ani deszczu, jeno według słów ust moich. Jeno według słów moich. Nie spadnie to i rosy nie będzie tu. Jeno według słów mych ust. Kto zbezcześcił ołtarz mego Pana Baala, Boga deszczu? To Eliasz, prorok Boga Izraela. Znajdźcie tego bluźniercę i sprowadźcie go do mnie.
Udaj się do Sarepty, w krainie Sydonu. Sydon? Miejsce narodzin Izebel? Idź. Królestwo Baala? Idź. Idź z Izraela. Pan nakazał ubogiej wdowie, by cię przygarnęła. Słuchaj nas, niech deszcz spadnie z chmur, niech okna Bogu będą otwarte. O boski grobowładco, użyj swej mocy, wstrząśnij ziemią. Podaj mi trochę wody, bym mógł się napić. Wody? I przynieś kawałek chleba. O Panie, na Boga, któremu służysz w swoim kraju, przysięgam. Mam jeno trochę oliwy w barełce i garść mąki w misie. Zjemy po raz ostatni i pomrzemy. Tak. Nie bój się. Idź i przygotuj strawę, lecz wpierw upiecz coś dla mnie. Idź. Jak opowiada Pan Bóg Izraela, twa misa z mąką nie będzie pusta. Twój dzban z oliwą nie wyschnie, aż do dnia, w którym Pan ześle na ziemię deszcz. Zrobiłam. Przywiodłam cię do mego domu i bogowie odpłacili swą zemstą. Nie, nie. Daj swego syna. O, Panie Boże! Ściągnąłeś nieszczęście nawet na tę biedną wdowę? Czy chcesz, Panie, zabić jej dziecko? Nie. Nie. Mamo! Teraz poznałam, żeś jest mąż Boży. A słowo Pańskie w ustach Twoich jest prawdą. Idź, stań przed Achabem, a ja ześlę deszcz na ziemię. Idź, stań przed Achabem. Dalej, jazda! Panie. Musimy znaleźć wodę do zachodu słońca. To przekleństwo bogów Sydonu. O! Czyś ty to? Zakało Izraela. Nie ja udręczyłem Izrael, ale ty,
i dom twego ojca, gdyż porzuciliście przykazania Pana i poszliście za Baalem. Od 3 lat nie było tu deszczu. Posłałem za tobą do każdego królestwa na wschodzie. Teraz roześlij posłańców po własnym królestwie. Zbierz cały Izrael na górze Karmel. I wszystkich proroków Baala. Jak długo jeszcze chcecie błądzić, chwiać się na krawędzi przepaści? 2 obozy, 2 wiary. Jeśli Pan jest Bogiem, pójdźcie za Nim. Jeśli Baal, to za Baalem. Jam pozostał, jedyny prorok Pana, jedyny w całym Izraelu. A kapłanów Baala jest 450. Niech dadzą nam 2 młode cielce. 2 cielce? Słuchajcie Bożego męża! Wznieście ołtarz waszemu Baalowi i przygotujcie ofiarę, lecz nie podpalajcie jej. Tedy wezwijcie imię waszego Boga. Ja wezwę imię mojego Boga. 2 bogów. Ten zaś, który odpowie ogniem, niech będzie prawdziwym Bogiem! Amen! Niech tak będzie! Niech tak będzie! Wołajcie głośniej, wszak to Bóg. Możliwe, że się zamyślił, albo wybrał w długą podróż. Możliwe też, że śpi. Wołajcie! Przybliżcie się. A ja odbuduję ołtarz Pana, Boga Izraela. Chwała Abrahama, Bóg Izraeli, Pan Izaaka. Teraz polejcie ofiarę. Pan nasz słyszy nas w każdy czas. Znowu! Jestem twym sługą i żem uczynił to wszystko na twoje słowo. Odpowiedz, Panie, odpowiedz. Niech ci ludzie dowiedzą się, żeś ty, o Panie, prawdziwym Bogiem. O ty, co czynisz z aniołów duchy, za kapłanów masz płomienne ognie. Ukaż nam ich moc. A
wszystkich proroków Baala. Niech żaden wam nie umknie. Niechaj będą straceni. Moi kapłani na górze Karmel? W jakim celu? Kto dał ten rozkaz? Mój pan, król Izraela i... I? To Eliasz! Chwała ci, mój panie Balu, wielki władco ziemi. Pal potężny, on jest bogiem. To pan deszczu, pan życia na tej ziemi. Eliasz pomordował twych proroków. Co? Tak, wszyscy straceni. On zabił kapłanów mego pana Bala? Taki był rozkaz proroka Eliasza. To poślij rozkaz Izabel do Eliasza, proroka. Niech bogowie się na mnie zemszczą, ale uczynię jego los gorszym od losu mych kapłanów. Ale lud. Co tam lud? Czy ty jesteś królem Izraela? Czy też władza Eliasza jest większa od twojej? Izabel chce zniszczyć moje życie? Czymże jest moje życie? Po wszystkim, co mu uczynił, nic się nie zmieniło. Gdzież jest Pan, Bóg Izraela? Gdzież jego moc? Panie, tyś nam pokazał jego moc. Puść mnie, to kres mego życia! Panie! Chcesz umrzeć wraz ze mną? A daj mi umrzeć. Daj mi umrzeć. Wstań i jedz. Czeka cię bowiem daleka droga. Idź na górę Horeb. I stań tam przed obliczem Pana. Horeb przed obliczem Pana. Co tu robisz, Eliaszu?
panie, byłem o ciebie tak bardzo zazdrosny, gdyż dzieci Izraela odtrąciły twoje przymierze, obaliły twe ołtarze i zgładziły twych proroków. Ja jeden pozostałem, a teraz chcą i mnie odebrać życie. Co więc tu robisz, Eliaszu? Idź już. Ogłosisz mój wyrok na dom Achaba i namaścisz Elizeusza, syna Szafatę, jako proroka na twoje miejsce. Pozostawiłem sobie w Izraelu 7000 wiernych, którzy nie pokłonili się Baalowi i których usta nigdy go nie ucałowały. Nie zboczę z twych dróg, będę słuchał twych słów. Służyć będę ci, Panie. Panie, niech duch Pana, Boga, spłynie na ciebie. Synu, jesteś moim pierworodnym. Kiedy podzielę spadek, tobie przypadnie większa część. Weź ją, weź teraz. Nie. Cóż ja ci zrobiłem? Wracaj do swego ojca. Nie boisz się króla Izraela i jego armii? Boję się jeno Pana, Boga Izraela. Tyś jest wybranym. Odnalazłem cię, gdyż twoje uczynki są złe. To mówi Pan. Zabiłeś proroków tej ziemi. Obrabowałeś biednych i pomordowałeś niewinnych. Przeto ja teraz zgładzę ciebie i twoich potomków. Zostań tutaj. Mnie Pan posyła nad Jordan. Jako Pan żyje i jako żyjesz ty sam, ja cię nie opuszczę. Król nie żyje, lecz królowa? Jej czas jeszcze nie nadszedł. Nie obawiaj się. Teraz musisz odejść. Musisz. Nie. Nie! Nigdy! Co chciałbyś, bym dla ciebie zrobił, nim ujdę stąd od ciebie? Ojcze, chcę dziedziczyć większą część twego ducha. Prosisz mnie o to, co najtrudniejsze? Lecz jeśli mnie dojrzysz, gdy będę chodził od ciebie, to tak właśnie się stanie. Jeśli jednak mnie nie dojrzysz, to tak się nie stanie. Mój ojcze, wozie Izraelów i woźnico jego.
Gdzie jest Pan? Bóg Eliasza!